Świętuszu nazywali na kasę, nie? Mieli nam suki załatwić takie, żebyśmy wozili przestępców. Mieli nam dać kurwa pieniądze z mandatów i chuja dostajemy właśnie. Nic nie ma, to możemy pogadać, ja tam znam jednego urzędasza. Był nich szef ostatnio. No, będą te pieniądze z mandatów, a to chuja dalej nie ma. Nic, to przecież będziemy biedować, my z głodu umrzemy. No. Ja to nawet już nie mam na paliwo, to auto stoi drugi dzień pod komendią. No u mnie też stoi auto w garażu na komendzie, kurwa, drugi dzień. Bo na trzeci już. O nie, będę go śledził. Mamy pościg! Przekroczył prędkość! Dlaczego? Zjedzie pan! Wiosefa. Proszę 4 plus 1, kod 6 do Czarnego Rufiana, 10:20, Las Ogólny Boulevard. Zgasi pan silnik? Wiedziałem, że bandyta! Narkotyki miał przy sobie na 100%. Tak, ja lecił za nią, na pewno. O kurwa, to się bawi. Fajnie. Mogę go trącić? Nie no, to nie wypada. Jezus! Stój! Zatrzymaj się, to szyba. Mogę go delikatnie trącić. Nie, poczekaj chwilę. Czy on sobie jaja z nas? On sobie jaja z poważnych ludzi robi, widzę gdzie on jedzie. Widzę cię, bandyto! Panie gumę, jadę za nim. Pan pasy przepnie. Tak, dopiąłem. Zatrzymaj się, bandyto! Niezły bandyta. To jest prawdziwy bandyta jakiś. Prawo pojechał. Tak, prawo. Domu w prawo. Mogę go? Ale nie, bo mogę zamordować. Ja jeszcze nikogo nie zamordowałem w życiu. Odbija ze mną. Szachmat. Zatrzymuj się, bandyto! Czemu on nie staje? Co on przy sobie ma? Karabin? Ale mu wlepie taki mandat, że ła! Znowu mu cię w kalambury chce grać z nami. Stój! Panie Defiuti, co mam robić? Gonić go, a co? Na pewno jest internet. Tak jeszcze screen pogonimy i go pitujemy. Dobrze! IMS do ESO? ESO zgłasza. Pęczak chciał papiery jakieś tam medyczne, lecz nie dopisane do jakiejś listy i trzeba go dopisać. O mój Boże, na tory nie wjadę, się boję! Kadet Jackham nie jest dopisany do którejś listy i nie można mu wydać badań. Mamy go! 10-4. Stój! IMS zmienią częstotliwość. Ha! I pan to miał uciekać.
24481 na motocykle. Bo nie mam prawa jazdy. No, nie masz prawa jazdy! Gościu, nie masz życia już! Tyle, szukaj pana elegancko. Jeszcze nigdy nikogo nie macałem. Macę, macę pana. Kurwa, czy z Rudego mam być macany? Nie, 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 nie. Pan się nie rusza! Nie, 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 stoi pan. Nie, e. Stoi pan. Nie, nie będę macany przez Rudego. Nie, 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 nie. Stoi pan miejsce. Co ty będziesz, nie będziesz? Ja to o tym decyduję. Rudy, puść mnie. Siedź tu, oprzyj się. Nie ciągnij. Nie ciągnij, powiedziałem. Puść mnie, kurwa. Dobra, pan... Pan defiucji cię przeszuka, ale się nie ruszaj. Dobra. Nie ruszaj się, stoisz w miejscu. No nie przeszukuj mnie. A pan mnie odkurzał. Czemu mnie odkułeś? Czemu? Jak cię odkułem? Ty jesteś pijany? Puściłem cię! Nie, no teraz zobacz, z przodu jestem skuty. Pod autobus, pozostanie. O, ty masz takie giętkie ręce? A ty bardzo. Ja nie jestem żadnym bandytą. Nie jestem karany ani razu. No. Czemu uciekałeś? Czemu uciekałeś? Zatrzymany. Chciałem cię przetestować, wiesz? No dajcie łapkę, nie bądźcie się. Ja nie wyszło. Cześć, to, że pierwszy raz jechałem tym autem i cię porobiłem? No widzisz? Otwieram pan drzwi z tyłu. Mogę pan odciąć, żeby go łańsku, uwaga. Zapinam ładnie panu pasy. A za chwilę zapadę panu pojazd. Ty, dobra, jebać. Nie jebać, tak brzydko nie mów. Możemy to uznać jako obrazę. Ale ja nie powiedziałem, żeby ciebie jebać. Ty i tak już jesteś, kurwa, skrzywdzony przez los. Czemu? No, kurwa, spójrz w lusterko przed tobą. No, no co? Co, złe okulary kupiłem? Oszukali mnie? Nie. No to o co ci chodzi? No twoje włosy, no masz kurwa teraz takie za kola, że ja dobra. Za kola, za kolami, mam śliczne brązowe włosy. To są brązowe? Dobra kadet, pójdź się, powinienem panu przedstawić, proszę. No mów, bo ja nie znam praw swoich. Bo pierwszy raz jestem zatrzymany. Masz prawo zachować milczenie, masz prawo do adwokanta. Tylko tyle? Mniej więcej nic nie mów, resztę się dowiesz na komendii. Profilaktycznie 48 godzin ci wlepimy, za ucieczkę. Dobra, to tak. Cena defiuty, dokaz z blue, oznaka 244. Jestem zatrzymany pod zarzutem taki w safe office. Pana prawa, no poza śmieszeniem, wszystko co pan powie, może wypełnić przeciwko panu w sądzie. A, no, czyli ja powiem, że... Safe office maksymalnie 2,5 minuty przy funkcjonariuszu. Oraz na pana adwokata, zastąpi się tego na wyspie. Wszystko jasne, obywatelu? Jakieś pytania? Jak się Rudys sprawił? Elegancko. Dobrze. Pan mnie nie obraża, jestem brązowy. No dobra, no nie jest pan Rudy. Dobra, kazaj od tyłu jeszcze, od tyłu zajęć. Od tyłu, dobra. Ja lubię od tyłu. Nie wnikam. Ja wnikam od tyłu. Proszę jechać. A, czerwone, proszę nie jechać, bo mandacik. Ty Rudy, a ty także się zestresował, że takie piegi dostałeś, czy co? Takie mam. Aha. Pamiątka po dziadku. A twój dziadek gdzieś służył, czy co? Czy tak po prostu? Mój dziadek był moim dziadkiem, nie powinno cię nic więcej interesować. No ale ja chciałem poznać historię twojego dziadka. A zaraz poznam twoją historię. Plus jeden, tylko trzy, no tylko na pałacu. Opowiem ci wszystko w celi. Dobra, chciałem panu zobaczyć. Przeklucze. Daję panu chwilę, pana przekuję, żeby pan miał pytaneczki, albo na widoczku. Okej. Okay. Ale przynajmniej pana komendę. Kliknie pan? Tak, rozumiem. Pomoże ci mi zdjąć tą maskę, bo mi kurwa gorąco mi. Tak, wtedy. Oddę telefon. Nie, ma pan prawo. Pan ma prawo, jak my powiemy, czy pan ma prawo. Pan złamał prawo. Teraz taka botelu. Ja pana rozkuwam, pan się nie rusza, podniesie pan ręce do góry. Jak pan się ruszy, zatem pan ma zagrożenie. I wtedy pytanie pana kazać z prądu. Bo to 22 jest wajd lista sprawdzona. Tak. Codziennie do 22. Zapraszam pod kraty.
Poczekajcie, tę maseczkę zdejmę, bo mi tak gorąco. O, zobaczcie, jak ja kurwa. Ja wiem, kim pan jest. My z panem się widzieliśmy przed komedią. No mówię, że kurwa ochroniasz. Pana do Tomasiu, proszę, nowy wybisk. Ale jakby Rudołatrzy, bo nie chcę, żeby znał moje imię i nazwisko. Bo jeszcze będzie mnie kurwa szukał. Pana będzie, tylko pana będzie. No właśnie, no to niech się odsunie, proszę. Się wstydzę. Już mogę? IMSDSO. SO zgłaszam. Czy Kadet Jackham został już wpisany? 10-3 zostanie wpisany jak najbliżej, jak tylko się pojawi szef. 10-4. Lama Elson. Kadet? Tak, słucham. Wejdź sobie listy gończe. Okej. Okay. To nie ja. Tablet policyjny. Ja paluszkiem do tej handli się nie odzywaj, gościu. Jest pan posługiwany przez Sheriff Office. Za co? Napaść na Sheriffa, maczetę. Jaką? Co? Nie. Zostawiłem za 3 za zakładników na dokach. A jaka godność? Lamarson. To jest poszukiwany za napaść? Tak. Nieprawda, nie zgadzam się z tym. Skąd pan miał maczetę? Panie Son. To nie ja. Tak, tak się składa, panie Son, że byłem porwany dzisiaj. Ale to nie przeze mnie, no pan widział. Ja byłem aresztowany, jak przez moich ludzi. Czy pan no, myśli, że pan nosi to są moje ludzie? Przez pana kolegów z Wagos. Nie, no, kurde, ludzie nie. Tak. Stuwa na czacie i serduszko. Powiem panu tyle, nie? To było to randomowe spotkanie, tak. Nie wiem, panu. Nie wiem dlaczego wcześniej bo znaczy, mnie odbijali, dużo... tylko dlatego, że miałem pewne informacje dla nich. Które mogę wam sprzedać, a jeśli mnie puścicie. To słucham, co za informacja, bo to... Znam parę osób, które dealują aktualnie bronią. I ta broń, no może po prostu zaszkodzić tutaj. Tyle mogę powiedzieć. Nie lubię broni. A coś więcej o tej broni całej, pan powie? No jeśli interesują was półautomatyczne branie, no to oczywiście. Poczymy jak bomba pierdolnie. Pan panu tak, sekunda. Pan tam jest za... 123. Dziękuję bardzo za piąteczkę. No nie, na pewno w sumie... To było złapałem tak, gościa. Na własną, bo kadet na mnie wyleczył z tej zery. Tak. Pana wydatki minimalne to w tym momencie 40 miesięcy i około 40 tysięcy. Kurwa, to tyle ile mam w banku. Co z tego zejdziemy? Coś powiem ciekawego. A co, mam powiedzieć imię i nazwisko tych osób, co sprzedają? Na przykład. Oglądałeś takie show z walizkami? Ty masz informację, my mamy walizkę. Tobie zależy na walizce. O. Teraz dobrze pierdoli, no. No, dobra, ale jeszcze pod jednym warunkiem. Słucham. Jak będę mógł odzyskać maczetę. Pomyślimy o tym, bo to... No bo ta maczeta dla mnie bardzo dużo znaczy. No, tym pomyślimy. Bo tą maczetą odjebałem bossa balasów. O, morderstwo! O! Za to już kurwa odsiedziałem, to już mi za to nie możecie nic przykleić. Sprawdzimy się, ale za to już siedział. Już sprawdzamy w komputerku, proszę pana. Ale nie w tym mieście, nie w tym mieście, halo, halo. Nie w tym mieście, dobra. Bo jak pan się wytłumaczy... Z czego? Zostawiłem za 3 sejfów na dokach. No to tak jak mówię, no pewne informacje miałem dla nich, dla Wagosów, właśnie ważną. A miałem dostać niby dożywocie za to, że kurwa niby jakiś terroryzm robiłem. No to... Tak. No właśnie. Dobra, mój pan nazwisko. No to se pan notysik wyjmie albo coś. Dobra, chwilę. Pan jest głodny może? Nie. A tu się panu chce? Co mi się chce? Pić. To będzie pan zrobić? Bo zapomnieliśmy, nic, że to jest też pana prawo, to też jest pana prawo. Ale ja przy sobie tam w kieszeni mam jeszcze bułkę, więc... Dobra, mówię pan. To jeden to jest James Collins. Zajmuje się sprzedażą białej broni typu noże, kastety i właśnie maczety. Na chwilę, poczekaj, pan sekundę. James Collins. Collins przez C. To nie może być w bazie danych, bo to jest dziękuję bardzo. Ono raczej się ukrywa.
Dobra. Dalej. I ostatni to jest Juan de Lilo. On zajmuje się właśnie sprzedażą właśnie broni palnej. I on przeważnie, no, on należy do obrówców, do tych czerwonych. Który będzie włączył ze mną otop. Jest jakby ich szefem, jeśli się nie ma. Dziękuję bardzo. Ja weź już nie wysyłaj. A na mediumie czy gdzie? To na pewno jego imię, jak można. Jeszcze raz? Panie jego imię fejtuje, jak można. Tego o Jezu, bo ja wiem, jak się po hiszpańsku coś literuje. No. No właśnie. No co, panie panu, to ja mnie przeliteruję za ciurę. H-U-W-A-N-D-Vito, jak taki Mercedes. Mercedes Vito? Vito Mercedes. Aha. Pewnie się wozisz takim, co? Nie, mam klasyka. Dobra. Aha. Co pan jeszcze ciekawego wie? O, jak śmierdzi. Co ja mam, mogę jeszcze powiedzieć? No, chyba to są najważniejsze jakby informacje, które was powinny interesować, bo chyba was narkotyki nie interesują. Jak się interesują? Skąd interesują to sztuczko? Więc informacje o marihuanie też was interesuje? Marihuana? Zależy, co pan wie o tej marihuanie. Jakiej ilości? W sensie, no ilości, no wiem, gdzie jest pole. No, wiem, kto i gdzie przerabia. No, no i kto to ogólnie trzyma i jakby to powiedzieć, no nie, że trzyma, tylko że abonamenty ściąga z ludzi, kto chce zbierać. No. Jak na telefon? No, coś podobnie, tylko że wyższe kwoty. Załóżmy za dzień 30 tysięcy. Pewnie. Nazwisko tego muzycznego, coś ten tegas. Nie wiem, nie, to nie jest tak, że to jest jednej osoby. Tylko, że to jest balasów. Balasów, dobrze. Balasów, okej. Okay. Mhm. Ja oni to trzymam. Dobrze, a takie pytanie mam. Co pan wie o sterydianach? O czym? O sterydianach. A to lubię sobie czasami w dupę przykuć przed cyklem, wie pan? Pan ma towar apteczny czy od gangsterów jakiś? Nie wiem, to mi żona kupuje przeważnie, to nie wiem, nie powiem panu, bo ja trochę zapracowany jestem. A to pole jest na jakim terenie? Jeszcze raz? Jest to pole. No jak w stronę pole, to się jedzie. Biepsi, tak? No, jakby tak, jakby panu powiedzieć. Wie pan, gdzie jest taka opuszczona szopa? W stronę pole, to po lewej. Jest na Cendi takie miejscówko, tak? Takie miasto też. No, to na Cendi w stronę pole, to no. To jest pole. Ja wiem, gdzie to jest. Tam mieszka mój wujek obok. Ma pole. Okay. Panie pan, coś pan wie o kokainie może? Okej, okay, nie. Niestety nie. Amfetamina? Fetamina też nie. No jedynie właśnie to marihuana, nie. A o bezdomnych, czy coś pan słyszał? No, leżą tam kurwa przed komendą. Pierdolę. Okay, dobrze. A co pan powie o tym swoim motocyklu? O tym, którego zajebałem? O, koniec pojazdu. Świetnie, dobra. Trzeba dołożyć dyszkę. Ja też zapiszę już, czekaj. Gdzie tam dyszkę, no kurwa mać. Dyszka i dyszka, dwie dychy. Poczymy jak bomba pierdoli. Dyszka. Misiowy, pamiętasz pluszowego misiaczka? Mogę podać na miary jak chcesz, haha. Dałem 30 złotych. Tak. Możesz wysłać na maila, może mu strzelę kiedyś. Pozdro 30 złotych. Razy jeden. Jak tam wychodzi w taryfikatorku? Uciekał szefowi, sekundkę, policzę jeszcze kredytu. Ucieczka i tam jeszcze pan miał napad na ten ksenariusz. Mógłbym skorzystać z telefonu, czy nie? Oczywiście. No spoko jest ogólnie, to ja lubię Jackhama, bo to jest coś innego czasami. A co pan wie o gangu kalafiorów i rencistów? O czym kurwa? Gang kalafiorów i rencistów. Co to kurwa? Nie kojarzę. Sorry, ale nie. Ja tylko tak pytam, bo moja była kiedyś była w gangu rencistów. To ile pan ma lat? Ja 26, a pan? Dobra, pan ja mam 20 i ja pierdolę, dobra. Ma pan czas 2,5 minuty w mojej obecności, kiedy ta pan znosi numer małych pana szczęśliwy? Nie, nie. 141. No ja słuchaj.
Jak to wygląda za te nazwiska? Jaką ulgę mu robimy, panie deputy? Zobaczymy. To przy nas rozmowa. Tak, tak. Gdzie pan tam się chowa? Tutaj, przy kratach, bo to przy kratach. Bo to se pan tu usiądzie, na desce. Na dechę pan usiądzie i pan się zadzwoni. No. Ciekawe, na ile są potwierdzone te informacje. Z tym panem to się może zgodzę. Dobra, dzwonię, uwaga. Potem policzyłem, tak po nim minimalnych. 20. 25. 20. 6 miesięcy. Ile? Wyszło? 65 miesięcy. I jak mogę zaproponować? Proszę mówić głośniej! Ty, słuchaj, kurwa, musimy jakieś fufelki. Co on tam gada? Sprzedać, kurwa. Czy mi wie, jak skróci jakiś potem dwa randomowe, kurwa, nazwisko handlu bronią, ty? 65 miesięcy. Słyszy pan to? Ty mi jak bomba pierdolę. On coś mówi o handlu bronią. Ale nie słyszę. Mów głośniej! Tu nie mówić, że nie mam. Tak, 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 ciociu, tak, tak, tak. No niestety, no zostałem zatrzymany, no. Przepraszam. Sam ze sobą muszę walczyć. Nie wiem, no grozi mi kurwa 65 lat czy miesięcy, panowie? 7 miesięcy i 5 tysięcy. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Jezu, będziemy ciociu musieli kredyt wziąć, bo 50 tysięcy mandatu dostałem. Ciężko mieć kogoś, żeby z tą powalczył. No to jakieś 4 lata chyba około. Albo już więcej. Mam to z moją no i znowu siedzi, no niestety. Dobra, ciociu, kocham cię. Do zobaczenia kiedyś. Musiałem się z ciocią pożegnać. Dobra, ale pan telefonik. I powiem pan jedno. A co pan tam mówił o broni do cioci? Pana numer buta. 28. Co? Jeszcze raz? Co pan tam o broni gadał? Szczęśliwy ja nic o broni nie mówiłem. Słyszałem o broni coś. Bo tego powiem pan tak. Nie, 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 nie. Jak pan odbija z tego więzienia od nas. Mhm. I odbije pana wagości, tak? Bomba pierdolnie. No niby, no. Dycha polecam dać. To pan powie mi o pewnych człowiekach. Chodzi mi dokładnie. No. Dziękuję bardzo. Jose Vamos. Tak, takie na długie nazwisko masz? Jedynie to kojarzę Vamosa. I tylko z tego co wiem, to on jest tam jakby całym tym szefem, tylko to wiem. A Lukas Cargol? No ja nie znam tych wagosów, jedynie to mówię, słyszałem o tym Vamosie. A skąd pan wie, że Lukas Cargol jest akurat wagosem? Kto? Lukas Cargol. Skąd ja mam wiedzieć, kto jest wagosem? Ja nie znam ich. No ale pan no powiedział, że jest wagosem i pan go nie zna. Vamos, Vamos. Ej, Kando to se Vamos, tak? Kto jest wagos? Wagos, Vamos, kurwa, jeden chuj. Co nie znam ich imion. No nic nie wiem. To po co pan nas czas zajmuje, jak pan nic nie wie? Jestem przywódcą, tak? No z tego co słyszałem. Bo w sumie no powinniście się nawet ogarnąć. Z tego co słyszałem nawet i czytałem, to jeśli Vamos, raczej Vagos, jeśli jakiś dowództwa ma bardziej taką pomarańczową bandamę, to znaczy, że jest bardzo kimś ważnym w hierarchii. Jakbyście doczytali o tym, to byście pewnie wiedzieli. Pan poczeka, panie Defiuti, może na chwilkę, na słówko? Możesz. Chwila. Co tam? Panie Defiuti, nagrałem go. Jebas do ESO. Czefie, ESO zgłasza. Napruty gość jeździ przed komendą, chodzi tutaj cały czas, stwarza zagrożenie w ruchu lądowym. 10-4 powiedzności zatrzymany mężczyzna w celach, także chwilę możemy zainterweniować. 10-4. Mogę puścić nagranie? Bo nagrałem go jak mówił. Proszę. Bo są niezgodności. Uwaga, puszczam. Juan de Vito, szef Vagosów. Takie coś powiedział. Mhm. O, z radykiem od razu kliknęłem, nie to. Tak nagrałem. Juan de Vito, a powiedział nam przed chwilą coś innego. To skurwysy. Pies GPS? To co, pan wyżej podali memu? Ja bym mu
Nie wiem, spałybym mu jebnął. To czekaj, na chwilę, pogadam z nim chwilę. Albo z frontu, żeby się otrząsnął. O, to. Albo to. Kolejne pytanie mam do pana. Tak. Co pan powie mi o kolejnych człowiekach? Ksywa Hoffa. Nie wiem. Kto mi wiem, takiego? Że coś po hiszpańsku. Będziemy jak bomba pierdolnie. Nie wiem, ksywa Jose? Też nie. Jaki rajdzi? Dolara to ja mam w kieszeni, jak chcesz. Nie. Próba przekupstwa, może pan dopisać do Fiuci? No, dopiszę teraz. Dobrze, czyli ten Alicant do Josepha. Dziękuję. Jest taki jego przywódcą, ich, tak? No jeśli jesteś mało spostrzegawczy, no to kurwa, no to już nie mój problem. Nie obrażaj pana de Fiutego. I nie wiem. Nie obrażę. Mógł pan odbijać ten człowiek, tak? Tak jak mówię. Mówiłem już, nie będę się powtarzał. Ile razy mam się powtarzać? Pici masz live'a? Zapytał. Pan poczekał, aż mi się kurwa pizza chciał. Pan się napije spokojnie. A pan pana napije? No, no też musiałem zjeść. Bo chciałem zauważyć, że pan chyba jest niezrównoważony, bo pan mówi różne rzeczy. No. W sensie? Ja pana nagrałem. Coś pan to kręci. Co pan nagrał? Pan zmienił te znania. Jak ja z ciocią rozmawiałem, żeby... Nie, proszę pana. Pan zmienił te znania. Na początku pan powiedział, że Juan de Vito jest szefem Vagosów, a później co pan powiedział? Co? No pan nas oszukał. Jak ja mówiłem o handlu bronią, a nie... O szefie. Handluje bronią. James Collins. To białą. No. A ja powiedziałem, że ten drugi to handluje bronią palną. Zaraz pana palnę, jak pan będzie tak kłamał. W żywe oczy. Nie kłamie. Dobra, bo to... Wirus na tym gra. Na... Na pana naszym... wyjazd, kadzież pojazdu, ucieczka przeczej w office, napad na funkcjonariusza SO. To musisz takie rzeczy wszystko nam... 5000, 7 miesięcy. Pici ma? Ile? 50 000, 65 miesięcy. Ja pierdolę. A mieliście coś zjechać za te informacje? Że te informacje są takie średnie. Daj panu ulgę, że pan tutaj posiedział. No jak średnie podają wam trzy osoby, które handlują bronią, no bez jaj. 50-50, co pan powie na to? Bym był zadowolony bardziej 40-40. Odpadam. To 45-45. A co to pan tu? Pan w komisji jest z autami używanymi? 50-50. 49-49. Nie może pan na swoim postawić, bandyto! Ale o co panu chodzi? Są źli, no. Nie jestem bandytą. Jestem bandytą. No. Jest pan bandytą. Proszę pana, to co mówi jestem pan senior de Fiuci, to święte jest. 50 na 50. Nie przerywaj mi. Jestem dobrym człowiekiem, który działa na rzecz dobra dla zwierząt. Zbieram trawę dla koni. Wydaje mi się. Bo ty wie pan ile ja trawy mam uzbieranej. A reflektor co zbity przez pościg, to też jest pana wina. Ale jaki reflektor? Reflektor od radiolki. A to już nie moja wina, że nie potrafisz prowadzić. Nie, to jest tylko twoja wina, że w taką uliczkę wjechałeś. Próbowałem wam spierdolić, no chyba raczej logiczne, nie? No i za to chcę posiedzieć, bekniesz, zobaczysz, bekniesz. A już miałem dać kurwa 40, no. No i jednak 45. Oj, to pierdolita. 50. Daj pan 45 wszystkiego i tyle, i to gadanie. No nie. No daj pan, no nie bądź pan. Dajesz pan złą informację, to nie dam. Jaką złą informację? No z tym szefem Lagosu, przez to jest nagrane. No. Czy mogę panu puścić? No pan puści. Okej, uwaga. Juan de Vito jest szefem Lagosów. Słyszał pan? Czyli pan nas oszukał? Nie usłyszałem, może pan jeszcze raz? No to już jeszcze raz puszczam. Cyk. Kurde, skasowało mi się. Ja cię kręcę! Kurde.
No i oj, nie ma dowodów, nie wpierdolicie mnie. Przepraszam, tak, panie Defiuti. Nie, chodzę, tak mamy panowie dokładnie. Pół na pół. Dlatego pan poszukiwany przez nas. Ale to nie moja wina, że kurwa miałem takie informacje i co? Ja bym... Dobrze, bo dla nich ta cenna informacja. Posłuchaj. 244-0, zaproszę jednostkę celną na misję, mam zatrzymanego pana. Ale telefon oddaj, chociaż. Jest. Żebym mógł sobie dupeczki poglądać więcej. Oddaj, co panu mogę. I tak kurwa już będę... A dobra, jebać. No. Telefon nie bajka, pan ucieknie. A ja chcę konwój. Żartuję. Chyba rowerowy o tej godzinie. Pobytu? No. Trzymaj się, na razie Rudy. Do zobaczenia na mieście. Następny razem też cię złapię, więc nie uciekaj. Panie senior Defiuti. Czy mogę się odmeldować, bo muszę na grochóweczkę jechać do mamuśki? Oczywiście, też tu meldowuję właśnie. A auto trzeba schować, to ja pójdę schować auto. No, ja też nie chodzę. A to pan senior The Future musi schować. Dziękuję bardzo za ciebie, za tych, dziękuję. Chodź, chodź, kadet. Ja drzwi przemknę. O, no, ładnie, pan szybki jest. No jak dzik normalnie. A to co jest? Ale fajne pomieszczenie. Kiedyś tutaj też będę przeprowadzał szkolenia. Taka tam sala. Ja zakluczę, tutaj mam taki... Ten kluczek mały jak siusiak. No widzi pan Defiuti? Tu jest reflektor cały. Ja to jutro podjadę do mechanika, nie tam mam problemu, jutro podjadę. Dawaj, no patrz, jedziemy jeszcze do tego mechanika, podjemy na ten warsztat. Dobrze, nie ma żadnego problemu. Otwarty samochód czy zamknięty? Otwarty, tylko gówno miałem na bucie. Bo musiałem dotknąć tego złoczyńcy pewnie. Zgodnie bandyta. Nie, ja to się brzydzę bandytyzmem, tak, że ło. No. Co ja powiem, że dobyty mamy, bo zacząłem już bandytów kurwa sporo. Momencik, niech się tylko przymknie, ja tylko kliknę tym pilotem. Lamarson. Dobry skurwysy. Kurczę, ale on to mi się wydaje, że z wszystkiego kłamał. A mam takie pytanie do pana, tego seniora. Co tam? Czy by można jakiś raporcik złożyć, jak się spisałem? Jasne. Dobrze, o, kto tu jest? Będzie ty, chodź, weź to podjedź. Już podjeżdżam. Momencik, już proszę zejść z jeździ, podjedziemy. Ty do gościu mnie przejechał. Zejdź z jeździ, już. Już jedziemy. Przejechał go, on chodzi? Nie wiem. Jak przejechał? Gościu, siwo-czerwone włosy. Niebieskim autem rozwalonym takim jeździ i przejechał mnie i ogólnie tam ten tu? I tutaj auto jeszcze tam rozwalił za kierownicą. Proszę stać! Ale jest dyskoteka w głowie! Dyskoteka, a ja pan stoi. Ale pan jest... Ale się najebałeś, gościu. Stoi pan. Niech pan zobaczy, jak tutaj auto przesunął. Jest pan zatrzymany. Stoi pan. Proszę się odsunąć, proszę się rozejść. Zajeżdżę po pijanemu i spowodowanie wypadku. Rączki do góry! Ale moje auto tam na mnie czeka. Tak to mówią. Co ma pan na swoją obronę? Bo moje auto tam czeka. Jedna rączka, druga rączka. Panie Czerwie, bo jest taka sprawa. Już pana prowadzimy na wytrzeźwiałkę. Koniec. Twoje auto. Jeździsz po pijanemu, kończysz na wytrzeźwiałce. Doliczcie mu tam potrącenie medyka, nie? Plus potrącenie medyka. Ale on stał na drodze. On stał na drodze, od ciebie wali nalewką na kilometr. To był tylko bimber od pana Janusza. Jakiego pana Janusza? Jaki bimber? Bimber jest nielegalny! Pan Janusz sprzedaje bimber. Urzędnik. Kadet. A i tu rejestrację przeczytałem też, że panu Jackowi auto przesunął, że tak stoi jak nie powinno. Kadet, o, ja cię kręcę, ale masz przesrane, gościu. Ale ono było źle zaparkowane.
To mam nadzieję, że jesteś bogaty, bo się nie wypłacisz. Jest pan zatrzymał, bo zadziałać milczenie, wszystko pan powie, może do mnie ktoś panu sądzie. Słyszał pan, co powiedział pan senior de Fiuci? Scenariusza. Ale moje auto tam czeka. Prawo do adwokata. No to sobie poczeka pana auto. Jak ty adwokata? O Jezu, Nie mam adwokata. Akurat nie ma żadnego, pan ma pecha, jest pan zdany na siebie. Powiedział, że mam prawo do adwokata. Jak jest na wyspie? A nie mam wyspie, to ma pan pecha. Jest pan w dupie, proszę pana. Będę zeznawał tylko w obecności świadka. Adwokata. Te świadko, jestem no, świadkiem. To nie... Uwaga, będę pana rozkuwał. Pan stoi i się nie rusza. Pan mnie nie dotyka. Pan się odwróci. Ale pierw pana przeszukaj. Już momencik. Jak się, gdzie kurwa szuka typa? Panie de Fiuci? Ja jeszcze nikogo nie macałem. Jak ja mam to zrobić? Ja nie będę pierwszy. No macaj go od góry do dołu. Nie. A którym mięśniem, żeby go nie bolało? Żadnym. Panie, żadnym. Pan się nie odzywa, bo kopnę. No ja na pana skargę złożyłem. Ja ci dam skargę. Nie wiem, jak go nawet przesłuchiwać, nie wiem. Pan nie zrobił porządku z kargulem. Którym mieście mam to zrobić? Tam przy masz kadeneczki, obok tego masz ten, nie? Przeszukanie. Okej. Pan mnie nie rusza. Pan się nie stresuje. Gdzie on kurwa go przeszukać? Jest pan zatrzymany, jak mówiłem. No kolczyki jakieś mam. No bo zadać milczenie, wszystko co pan powie, może... Nie wiem jak przeszukać. Tylko w sądzie panu. Jest pan jeden sobie w dupie. No i pan uważa. Jeszcze a pan nie zabrał wczoraj paralizatora dla gargula. No to co? A on do mnie później strzelał. No, panie, jak strzelał? Pijany. No taserem i baseballem. Dobra, trzeba dostać panu broń. Już zabieram. Wszystko zabieram. Jak pan sobie kajdanki panu zabierz, telefon panu zabierz. F6 brzmi. Już momencik, wszystko zabieram, co jest tylko złe. No. To pan takie ciasne, że kieszenie ma? Bo żeby pan mnie nie dotykał. Co a tam się nie jąka. Ile pan wypił? Cztery piwa. I dwie butelki bimbru. I wódkę. Jezu, skąd pan miał taki kij? Ale on był w bagażniku mojego auta. Konfiskuje pan również radio? A to moje prywatne. No dobrze. W skrócie mówiąc. Taki wielki kij miał, nie wiem co z nim zrobić. Zabrać. Zabiorę, dobrze. Jezus, co się kurwa dzieje? Czekaj, gdzie on ten kij zmieścił ten pan? Czy miał w nogawce? A to skubany, no. Myślę, że nie znam. Czemu tak chodził jak taki wariat? Klepie dalej. A co to jest? Ohoho! Motorola. Kurwa, ale to... To nie może tak być, bo ja nie umiem tego robić. Aha, teraz mamy strzały. Strzały, oni cały czas się strzelają, bandyci. No. Dobrze, zostawię panu radyjko, jeśli pan mówi, że jeszcze pana prywatne. Chodźcie, pan się odwróci. Pan mnie nie dotyka, ja się boję. Odkluczę tylko kajdanki i pan rączki podniesie, aż nie wyjdę z celi. Bo pana parzy prądem, jak chcecie mówiąc. A to boli, pan się lepiej... Rączki do góry i pan się odwróci. Odwróci się, pan powiedziałem! Pan na mnie nie krzyczy, bo się boję. Latarko pisknie, że pan dopiero zacznie bać. Tak. No pan się obróci i podaje pan pod kreaty do tego kredyta.
Kadę, trwaj pan dowód osobisty, jak się pan nazywa. Pokażę pan dokumenty. Może pan opuścić rączki. A pan nie będzie bił? No nie, już nie mam takiej ochoty. David White. Mieliśmy przyjemność się poznać już, panie Davidzie. A pan nie zabrał mu tasera i on do mnie strzelał. Pan dostał go od urzędnika, żeby się bronić przed takimi pijakami jak pan. David White, tak? David White. Jestem pożadnym obywatelem. No. Spasja pana Bajadanych, kadet. Jestem bardzo dobrym złomiarzem. Przecież pierwszy mandat swój. Drugi już jeden mam. O, to elegancko. Widzę, umiesz zostać mandat, nie? Trochę się znam, mogę tam wypisać. No, wypisuj. Dobrze. Po pijanemu przechodzenia obok pasów. Tak. Do tego jazda pod wpływem alkoholu. Niszczenie mienia w postaci uderzenia w samochód. Twój samochód, kadet, oczywiście. Tak, pierdolno widziałem, nie mam z tyłu zderzaka. No, to tak. Masz jeszcze miałem publicznego. 10 tysięcy możesz wydać maksymalnie, minimalnie 2. Teraz 9 tysięcy dostaniesz za moje auto. Za jazdę pod wpływem, ile mogę, jest maksymalnie? Od 4 do 12 tysięcy. Od 4 do 12, tak? A jakieś okoliczności? 6 tysięcy. Nie odzywaj się. A ja znam dealerów. Gościu, zobacz. Patrz, czekaj, podniosę tylko. Przypominam, wodać mi to nie pan powie, może to będzie pan w sądzie. No. Zobacz, co ty miałeś w nogawce. Jak, co ty chcesz mieć tu za ulgi? Co ty chcesz? Ale ja znam dealerów, którzy strzykawy sprzedają i takie białe proszki. Odłożę tylko. Tak. Kokainę? Po czym jak bomba pierdolę. Ja tylko raz to wziąłem. Eluwyna się ma mordu. A nie piję. Takie białe było. Ja powiem, jak się nazywa. O, słucham. Ale dostanę wtedy wypuszczony? Pomyślimy. To takie białe proszki i takie strzykawy. No? Sprzedaje Matt. Matt? Goniłem, bo sprzedał mnie. Aha, czyli sprzedałeś kogoś, kto cię sprzedał. Aha! Czyli kłamca! Nie, on miał takie ściekawy, od kogoś kupił wczoraj na mieście. A co było w tych ściekawach? Nie wiem, kazał mi to wcisnąć, ale takie dziwne to było. Dziwne? Mówił na to coś na sy. Sterydiany. Sterydiany? Tak. Z apteki czy od jakiegoś gangstera? Od kogoś kupił na mieście, ale to idiota jest i wszystkim się. Mat, jak się nazywa, się pytam. O pan, wiesz co, ja nie znam nazwiska. Wie pan, ile ja znam matów? Ale ja mam do niego numer. O, poda pan. Zapiszę sobie. A pan telefon ma. Spokojnie, se tu od razu wklepię w organizer. Tak. Ale mój telefon. A. Mata. Myślałem, że kupiłem te dwa. Mata. Daje pan telefon, jak pan podejdzie bliżej. No, pan mówi to nazwisko tego pana Mata, czy jak on to pan ma? Nazwiska nie mam, ale mam numer. Zaraz zadzwonię. To pan powie, Matt Wilgi, Matt Mascarpone, Matt John. Takie długie włosy ma. Podajcie panu, dam telefon. Długie włosy takie ma, ciemne. No nie wiem, kto ma długie włosy, to jest ponad chyba telefon. On mówił, że kupił od gościa na mieście. Matt, proszę podać numer. Już podaję. A ma takie długie włosy ciemne i brodę? Nie wiem. A pan nie ma tam zdjęcia? Nie mam zdjęcia. Matt to jest... Czeka pan. Pan pisze. No ja już spokojnie, jest ustawione wszystko w telefoniku. No pan daje. To będzie tak. Zero. 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 Nie. To przepraszam. Aha. 8. To 8 czy 0? 8, 0, 0. Tak. 1. Tak. 8. Dobrze, momencik. On ma cztery diany i takie białe proszki. Moment, ja zadzwonię to od razu. Mogę zadzwonić pani do Fiuci? Tak, zadzwonię, podam nazwisko tego pana. Ja mogę się dowiedzieć, bo on jest konfidentem. O, na kole to chętnie. Tak, to wiem, Peter. Wam do kmieni.
tu kombinuje. On ostatnio został zwolniony ze złomu, bo sprzedawał informacje o trawie obywatelom. Nazwisko. Niech cię odbiera! Eluwy, na to idziemy na kole 25 zł. Pan zadzwoni. Wykonam jeden telefon. Zabrał pan nazwisko. Pan z bliska, no tu stoi pan. Nigdzie pan nie chodzi. A ja wolę koło tego pana. Mam ten kij odłożyć do schowka? Tak, na górę zbrojowni. No on nie odbiera. Bo on się obraził na mnie. Wszystko jest pan. A jak panu powiem jutro, jak on się nazywa? To jest pan Blunt. Jestem pewien. Matt Blunt, tak? Tak. Odłożyłem do schowka, ale koło marihuaniny. Nie powiem, od kogo kupił, bo nie jestem konfidentem. Jest tylko Matt Blunt. Matt Blunt? Blunt. No. Tak. Przez A czy Blunt. Przez O? Przez A. Blunt. To Blunt nie ma tego nazwiska. To przez O. On mi... Przez O? Też nie ma. To ja nie wiem. No to pana dopierdolimy za składanie fałszywych zeznań. Jaki jest taryfikatorek? Jest tylko Matt Blunt. O, ja mam problem z zapamiętywaniem nazwisk. To ten. No ale zajmuje nas pan czas i pan podaje fałszywe nazwisko. No bo kiedy pisz panu mandat. Dobrze, piszę chętnie. O tak, ja się dyktuję. Niszczenia publicznego. Już momencik. Pan jest David White. David White, tak. Ale przez O. No, mam pana. No bo tak pisz. Ja zapowiem pod wpływem alkoholu. Już momencik. Tak. Dalej. Niszczenia publicznego. Zniszczenie mienia publicznego. I dużo zaczynamy panu jeszcze. Moje autko! Tak. To do jutra. Jeszcze to się miało być. Przechodzenie po pijanemu. Czekaj, bo zgubiłem się już. Czy po pijanemu to przez. Nie przechodził przez pasy jeszcze było. Tak, to dojdź pan, w sumie to jest nie w niezezwolonym miejscu. Do tego. Potrącenie przechodnia, jako medyka. Potrącenie medyka? Tak. I składanie fałszywych zeznań, tak? Oczywiście. To jest panu wychodzi wyrok, niż mandat, kadet. Ile mu tam wyszło? A to jest mandat czy wyrok? Można. A wycieźwiał już? Puchnie pan? Nie wycieźwiałem. Nie wycieźwiał. Nie wycieźwiał. No to musisz sobie poleżeć, gościu, żebyś doszedł do siebie.
Pokażę pan tak, jak pan jest najebany, to panu obojętnie policzymy twoje posłuchanych zeznań, policzymy samo i każda pała. A do góry co? O! Tu co się wpisuje? Ale ja trzeźwy jestem. Potem to nie przychodnia. No, czuję, że od pana bimbrem wali na kilometr. Fa, też czuję. Śmierdzi jak z tego, z chaty tubylca. Jak ze śmietnika bezdomnego. A takie pytanie, mam w nazwie wpisać to samo, co w notatce? A co jeśli wam powiem, że bezdomny sprzedaje z tego dych? A co pisałeś, kadet? Jazda pod wpływem. A ja mam informację bardzo ważną. Pan się teraz uciszy, bo będę czytał, co panu się, co pan zrobił i za co pan będzie musiał pan bechnąć. Jazda pod wpływem, niszczenie mienia publicznego, niszczenie mienia prywatnego, przechodzenie przez jedne w miejscu do tego niewyznaczonym, potrącenie medyka na służbie i składanie fałszywych zeznań. A ja teraz mam prawdziwe zeznania. Nie, nikt nie odebrał. Ja chcę się z tym dodać. Kadet, to ostatnie weź wykreśl. Te ja zeznania? Ja mam numer do bezdomnego, który sprzedaje z tegdy. Za późno. Powiedzmy teraz panu tak. Kategorii tak, po najwyższych jest. Czy po średnich będziemy panu? No panie, zlituj się, ja mam... Jak poleży, to po średnich bym poszedł. Dobra, to wybieraj. Jazda po alkoholu od 4 do 12 tysięcy. Ja 6 bym mu dał. Dobra, to 6. Jazda... leczu. A ja wycofam skargę na pana. Za późno. Nie jestem mienia publicznego. Od 2 do 10 kadet. 9! Dobra, 6 plus 9 to jest 15. Tak. Przechodzenie w miejscu niedozwolonym. $250. Czyli... 9,250. Ale co tam wpisałeś? Jeszcze mamy niszczenie mienia prywatnego, co mi cały zderzak odpadł chromowany. Dobra. To kolejne 2000. Czyli ale panowie, grzywne. 11,250. Potrącenie po pijanemu przy tego medyka na służbie. Ale ja dam wam 5000. Mi się przypomniało, jest bezdomny. Dobra, dobra, ty tam nie czaruj bezdomnych. 11,250. On mi dał 16,250. Już moment. 16,250, kadet, wpisuj tam. Tylko tyle? Mi się wydaje, że było więcej, bo jest 6 plus 9, to mamy 15,250 plus 5 za medyka, to jest 22,50. No faktycznie. Tysięcy? No. A jak wam powiem o bezdomnym, wszystko o nim powiem. Teraz już za późno będziesz na bezdomnych zganiał swoją niewinność, jak ty winny. Idź 5 miesięcy pozbawienia wolności. Nie, za jazdę po pijanemu. Nie, proszę pana, ja muszę jechać do pracy. Szef mnie z roboty wyleje. Miłego odpoczynku. Proszę, nie. Ja, szef mnie z roboty miłego, wyleje. Miłego, miłego. Grzywna, ja mogę większą grzywnę. Za późno! Proszę, 10 tysięcy, 20. Do widzenia! Miłego dnia. Co za bandzior? No i pięknie. A śmierdziało od niego tak gorzało, że mówię, nie ustoję! Kurwa, otwórz jakieś okna, kurwa, buzak, jebie za masakrę. Przewietrze, panie senior de Fiucci, już momencik. Jeszcze przyjdzie, co się powie, co się kurwa działa impreza? No pomyśl, że my chlali, przyjdzie ten picikela czy ktoś i powie, chlali świnie, ale najebani, ole. A jakim cugiem tutaj, jak z pieca normalnie. Ja, patrz, a wyceł tutaj kadet, patrz, tu jest normalnie. A tu przyjdziesz, parę, ty wejdziesz. No, bo mi się wydaje, że smród alkoholu jest cięższy. On się chyba zlał w gacie, bo jebie aboniakiem. Osobie kurwa cofa. Kurczę, usadziłem gościa, haha, na 5 kurczę miesięcy. Dobrze. Jest pająka grzywny, elegancko. Czy mogę się odmeldować na grochóweczkę? Oczywiście. Ja bardzo dziękuję, miłego dnia. Dzięki za służbę, kadet, zaraz napiszę raport, nie? Dobrze, bardzo dziękuję. Do ujęcia bandytów niebezpiecznych. Tworzyć, tworzyć i łapać bandytów spały po nogach.
Co żeć, chronić i pałować. Czekamy, jaka krochówka, czy gęsta będzie. Jezu, jak tu śpierdzi. Kto się zlał tutaj, jak nic. Zlał, no jebał. A właśnie, telefon mu oddałem, zapomniałem panu mówić, że jeszcze pograł, ale i tak był 7%. Ja to nie pogadużę. Ja tam, kurwa, a kij zostawiłem tam na dole w odkładarni, czy tam w magazynie. Pięć lat mu dałem, no bo nie ma 5 miesięcy. Jak możesz. 5 lat to jest 5 minut. O, to ja przyjmę zgłoszenie jeszcze, niech pan idzie do domu. Dobra, posiedzę z tobą. Dzień dobry! Mnie jak bomba pierdolnie. Co jest pan takim w szoku? Policjantem, bo bym pomyślał, że się ze mnie śmiejesz XD 5 złotych. Proszę pana. Dzień dobry. W czym pomóc? Bo ja miałem tutaj pana naczekać, bo tam było zgłoszenie, wysyłałem. Tak, ktoś tak. Ktoś panu wjeżdża w auto. Wiem, już poszedł siedzieć na 5 lat. Nie pan tamten, co poszedł siedzieć, tylko inny pan zamaskowany, który spierdolił. Proszę pokazać, co się stało. Cały radiowóz wam rozwalił. Ma pan to nagrane na telefonie? Mam zdjęcie zrobione, jak uderzał. Dobra, pan podajcie zdjęcie. O, kurde. Tak. Mogę przestawić autko? Zamknięte jest. Tak, pan pisze. 455 15. Ale padasz, mogę się schować do środka? Tak, schowaj się, no możliwe spać, nie? Mogę się odmeldować? Tak, iść na górę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Papa, I'm loving it. Papa.